uginanie na modlitewniku. Łapiesz, Maciek, gryf na szerokości barków. I co do pozycji teraz, zanim robisz cokolwiek, nogi są cofnięte do tyłu, nie siedzisz na siedzeniu, nogi cofnij, cofnij do tyłu, jeszcze, dokładnie, teraz. W tej pozycji, jeżeli masz nogi z tyłu, nie jesteś w stanie bujać ciałem, więc nie możesz oszukiwać. Ręce łapiemy na szerokości barków, na samym dole ruchu napinamy tricepsy i staramy się z całej siły wciskać triceps w modlitewnik. Ok, teraz zaczynamy zginać rękę w stawie łokciowym, ale tylko i wyłącznie do kąta prostego między bicepsem a przedramionami. Wtedy mamy maksymalne spięcie bicepsów w tym ruchu, ponieważ gryf daje nam napięcie centralnie do dołu. Maksymalnie wciskamy bicepsy w modlitewnik, napinamy triceps, biceps i zginamy w stawie łokciowym. Zawsze staramy się napinać mięsień antagonistyczny. W tym przypadku jest to triceps. Mamy pewność, że biceps jest w 100% rozciągnięty. I to jest Twój maksymalny, aktywny zakres ruchu w tym ćwiczeniu. Ok? I podczas całego ruchu Maciek wyobraża sobie, jakby chciał mały palec wykręcić maksymalnie w zewnętrzną stronę, czyli wykonuje supinację. Przez to mamy większą siłę rozkładu ciężaru na wewnętrznej części ramion, czyli angażujemy mocniej biceps, bo tak naprawdę główną funkcją bicepsu nie jest uginanie, czyli to nie jest ten ruch, tylko tak naprawdę supinacja nadgarstka. Czyli w tym momencie mój biceps już zaczyna się spinać, tak? Poprzez samą supinację. Dlatego Maciek myśli o tym, aby maksymalnie wykręcić ramię na zewnątrz. Przez to mamy całe napięcie na małym palcu i aktywujemy bicep w 100% w środku ruchu. To jest ćwiczenie na środek ruchu. Tricepsy, bicepsy i zginamy w stawie łokciowym. 4 sekundy do dołu, sekunda do góry i sekunda spięcie izometryczne na górze. Cały czas Maciek myśli o supinacji, żeby spiąć wewnętrzną część bicepsów. W tym przypadku powinniśmy korzystać z gryfu prostego, ponieważ gdy mamy gryf łamany, moje ręce są w tej pozycji i biceps nie jest maksymalnie spięty, jest środek ruchu, a moim celem jest, aby doprowadzić każdy mięsień do maksymalnej hipertrofii, skrócić go z dwóch końców. Czyli w tym momencie przy gryfie prostym mogę wykręcić ramię. Jeżeli mam gryf łamany, jestem w tym i większość pracy wykonuje mięsień na ramienno-promieniowy niż sam biceps. Ok, i to wszystko.